Dzień dobry, witam w drugim odcinku Fajeczek, a się zimno zrobiło. Próbują mnie dojechać, zniszczyć moją serię nagrywaną na outdoorze. To pamiętam, w poprzednim odcinku było to coś z Malty. Dzisiaj mam zapowiedziane drugie papierosy z Malty. Du Maurier. Zgadałem się z osobą, która mi wysłała te fajki, więc rzeczywiście moje podejrzenia były słuszne. Z Mateuszem M. Borodo, którym zresztą kiedyś na początku zaczęliśmy organizować wspólnie eventy, jak z ESL Rave'em współdziałałem. I jak my to zrobimy? Chyba najpierw zapalę tego, Du Maurier, a ja najpierw jeszcze się napiję herbaty i dopiero potem na testa porównawczego tego Lucky Strike'a. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest kufel do herbaty po prostu. Co tu mamy? Słuchajcie, przywrócił mi TikTok ten poprzedni film w całości, więc nie tylko na shortach i na reelsach, ale jednak pełne wersje też na, i na YouTubie pełne wersje, ale też pełne wersje na TikToku może będą. Fajna jest ta akcyza, powiem wam szczerze, to mi się podoba, poprzednio nie pokazałem. Taka błyszcząca, szacun za napracowanie. W Polsce to tylko taki kawałek tektury dają, kawałek chyba kartki papieru jakiejś. No ale... Państwo z kartonu, to co miałoby być. Dobra, i co mamy? Słuchajcie, otworzonko takie. Oto z tyłu takie, jak to się mówi, nie, karbowane czy coś? Takie poperforowane, o. Tak to wygląda w środku. Papierochy. No, otwieraj ta się. Aha, bo tu mi blokuje ta akcyza. Dobra, już. Tutaj mamy dla odmiany, a, bo tam mieliśmy folijkę taką aluminiową, tu mamy dla odmiany takie papierowe, jak teraz w Winstonach na przykład jest. Trochę minus, bo to aż tak dobrze nie chroni przed promieniowaniem cieplnym, więc te papierosy jak mają 5 lat, te akurat mogą być trochę już takie zwietrzałe powiedzmy. Ale pachną ładnie. Taka sama góra jak w tamtych pierwszych, taka centkowana, ten filtr pomarańczowy. O, ale już widzę, że napis jest dużo ładniejszy. Napis, słuchajcie, jest taki... Da się to jakoś wyostrzyć? Chyba nie. Napis jest taki jakby... Nie wiem, dobrej jakości. Taki jakby na maszynie do pisania zrobiony czy coś. I mamy na górze Du M w takim kwadracie. Ja może potem zdjęcie zrobię i dam. A pod niżej mamy Du Maurier pełny napis. Dobra, słuchajcie, bo wieje, mi już zwiewa wszystko, muszę się streszczać! Więc odpalamy. Lekką papierowość czuję, a to nie jest wada. W zapachu też takie ogniskowe. Jak te Lucky Strike'i, ale mam wrażenie, że te są trochę słabsze, że mają więcej może Virginii w sobie, a mniej Barleya i dlatego właśnie taki bardziej łagodny zapach. Ale ładny, nie razi, nie ma plastikowości, nie ma, bo nieraz jest tak, że jak się odpali to taką spalną cebulą pachnie albo coś takiego, to jest zazwyczaj zły znak, przynajmniej dla mnie, bo te papierosy wtedy są niedobre, no i żygać się też chce od tego zapachu. A tutaj fajnie, podoba mi się. Zobaczymy jeszcze po paru buchach jak moc. Może być też kwestia tego, że zwietrzały trochę. Muszę się streszczać w ogóle, bo ostatnio tyle nagrałem, to było tak ciężkie wyciąć minutę na te wszystkie, kurna, shorty i reelsy, taką wersję skróconą z tych 6 minut. Coś mają takiego właśnie te papierowość w sobie, taką mają, coś mają w sobie innego niż te Lucky Strike'i, ale nie wiem, chyba Lucky mi jednak bardziej smakowały. Lakisy, bo one się teraz Lakis nazywają, a nie Lucky Strike. Lekka nuta orzechowa taka, troszeczkę jak w kamelach właśnie, ale gorzkie są zdecydowanie. Nie wiem, czy to jest kwestia, może ja porównam, czy papier jest taki sam. A, fajnie, że wyjąłem drugi taki sam papieros z tej samej paczki.
Dobra, daj mi te laki, strajki. Czy papier jest taki sam? Czy one się papierem może różnią blepką? Nie, no jak dla mnie to... No nie widać tego w tej kamerze, ale jak dla mnie to... Taki sam papier. Więc to musi być tylko kwestia tytoniu w takim razie. Dobre są, natomiast... Tak jak mówię, gorzkość taka jest lekka. Nie są tak aż tak bardzo dobre, jak były te Lucky Strike'i, które recenzowałem poprzednio. Słuchajcie, no to nic więcej na temat tego papierosu nie mam do dodania, więc na chwilę sobie przerwę i za chwilkę wrócę do Was z Lucky Strike'iem jeszcze porównawczo. Zepsuł się w międzyczasie mój stelaż do nagrywania. Ale już jestem, słuchajcie, nie będę od razu czekał, tylko od razu ten, przetestuję tego drugiego Lakisa, nie wiem jak na moje płuca i organizm zareagują, ale będzie lepsze porównanie przynajmniej, także lecimy od razu. No tu nie ma papierowości, czyli ciekawe, to musiała nie być kwestia bledki, tylko jednak tytoniu? Też wydaje mi się, że jednak te są słabsze trochę. No nie wiej tak, bo jak mam zapach poczuć? Może w tę stronę. No te bardziej zdecydowanie, bardziej ogniskowo, drewnianie pachną, te lepsze. Lepsze, Lucky Strike'i lepsze. Ja jeszcze nie zrobiłem tego testu zapachu samego papierosa, tego Dumouriez. Ciekawy, taki w sumie kojarzy mi się z, to jest dziwne ale skojarzenie, ale z bryzą morską, taki świeży jest bardzo. I może przez to ta papierowość jakoś wynika, że właśnie za mało tego takiego tytoniowego, drzewnego aromatu w tym tytoniu, a za dużo takiej świeżości, właśnie takiej trawiastości w tych Dumouriez, a właśnie Lucky Strike'i czerwone, takie fajne, takie drzewne, takie ogniskowe, pyszne. Moi drodzy, i właśnie dopalę sobie tego pysznego papieroska, a Was zapraszam do komentowania. Może chcecie zaproponować jakieś fajki albo mi wysłać, to jakoś się dogadamy, jak nie zwieje mnie jeszcze, bo taka jest pogoda od wczoraj, że wydaje mi się, że to rzeczywiście, co jest, dzisiaj jest ten 4 października czy jutro, ale chyba nas rzeczywiście wyloguje. Także dzięki kochani za udział w tej symulacji. Tu był z tej strony przemawiał dla Was Wasz admin i widzimy się po drugiej stronie. Hejka!